Cześć, siemanko, z tej strony Zaiste Ciekawe, a to jest odcinek 26 z serii Zagrajmy w Marvel Spider-Man Remastered. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie misje poboczne. Najpierw zbierzemy ten plecaczek, potem gołębia, a na końcu weźmiemy kryjówkę czystą. Prawdopodobnie to jest ostatni odcinek z misjami pobocznymi, a potem przejdziemy już do finału. A już potem DLC. The Hells i jakieś tam były. Spider-Man to robi. Mam teorię. Infekuje w ten sposób billboardy specjalnym wirusem. Zamierzam w przyszłości wynaleźć materiał załamujący fale dźwiękowe i świetlne. Przydałby mi się kostium kamuflujący. Kostium kamuflujący, tak? No dobra. Coraz lepsze pomysły masz, Peter. Lecimy po gołębia. To już chyba jest 11 z 12. Nie wiem, gdzie się ukrywa ostatni gołąb. Mam puchać tych. Wiem, że przerwałem Jamesonowi transmisję, ale chciałem zobaczyć coś. Hej, Molly! Szkoda, że nie mówię po gołębiemu. Spider-Manie, ty nie możesz dogonić. Serio, Spider? Ty nie możesz. Dogoń go. Dogoń go. Mamy cię. Wracamy do domu, mały. 11 na 12. Dobra, znajdźmy ostatniego gołębia. Gdzie jest ostatni gołąb? Gdzie on lata? Ostatni skubany gołąb. Gdzie jesteś, gołębiu? Bo ja cię nie widzę. Widzę trzy plecaki za to. Dobra, znajdzie się po drodze. A my zajmiemy się misjami pobocznymi. Najpierw zajmiemy się Fiskiem, a potem resztą, tak Taskmaster i tak dalej. Uwaga wszyscy, więźniowie otworzyli opis skradzionych pojazdów. Miejsce zdarzenia to Robinson. Yuri, w tym miejscu roi się od gości z podejrzanymi wypukłościami. To znaczy, jestem pewien, że mają broń oczywiście. To wciąż za mało, żeby urządzić nalot. Mam przeczucie, że niedługo może się jednak okazać potrzebny. Dobra, nie będziemy się z nimi bawić. Wybiję wszystkich stąd po prostu. No nie, zostaw go już w spokoju, nie widzisz, że leci na ziemię Spider-Man. On też leci na ziemię, ciebie szybko powalimy. Gdy ładnie siecią zwierzymy, polecisz, ty idziesz tu. Też wylecisz? Ale nie w tę stronę miałeś wylecieć. Ty wyleć tam. Też leć stąd. To Spider-Man! Wiecie co robić! Już mam was dosyć. Wszystkich wyrzucę. Uwaga! Jest w powietrzu! Nie mam na to czasu. Wylatuj stąd. Znowu ten planety. Ty też wylatuj. Wylatuj. Nie mam na to czasu. To jeszcze? A ty. Jeszcze więcej? Dobra, stańcie w kolejce, obiecuję aresztować wszystkich. Nie mogę go trafić, kiedy jest w powietrzu! Wylecisz? Wylecisz. Leć, 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 leć. Leć, leć. Tamtego wyeliminujemy. Tych się pozbędziemy. Jak widzę biegnący ku mnie tłum, zakładam, że chcą mnie zabić. Ale zawsze chcą! Ciebie też wyeliminujemy. Ciebie zepchniemy. Spider-Manie, wszyscy pracownicy z tej budowy wygrywali ostatnio spore sumy w Atlantic City. Szybki sposób na pranie pieniędzy. Może tutaj Fisk trzyma teraz gotówkę. Zamykając tę metę, bardzo mu zaszkodzimy. Staram się zdobyć nakaz. Rychło w czas! Nie masz z nami
Posiłki! Świetnie! Tamci mi się już trochę znudzili. Obyś był ubezpieczony. Ej, co to? Jeszcze ktoś? Nie mam czasu. Uwaga! Jest w powietrzu! No przyjdę się, ty. Znajdź kogoś, kto będzie cię kochał tak, jak ludzie Willy'ego kochają obrywać po głowie, a będzie dobrze. Znowu granaty. No i co zrobiłeś? Nie możemy uniknąć. Przejdźmy do rzeczy. Witamy na pokazie powietrznym. Coś jeszcze? Nie widzę. Tam jesteście. Ciebie porzucimy jak najdalej. Ktoś jeszcze? Ktoś? No, a ty. Chodź w powietrze. I wyeliminujemy ciebie, tak? Blachy. Leć. No i mamy wszystkie kryjówki fiska z głowy. Tak było najprościej. Twoi ludzie nie będą już tu mieli problemów. Tymczasem Wilson Fisk ma ich coraz więcej. Dobra robota. Ile jeszcze zostało placów Fisk Construction? Wszystkie zostało. Wszystkie działały po godzinach, żeby zmaksymalizować zyski. Teraz nie będą działały nawet w ustawowych godzinach pracy. Złe wieści dla Fiska, dobre dla Nowego Jorku. Okej. Okay. Niech to zniknie. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz. Willy, wiesz co? Byłem właśnie w jednej z twoich firm. Nie uwierzysz, ale pod twoją nieobecność zalęgła się tam przestępczość. W skrócie, to już koniec Fisk Construction. Mam inne źródła dochodów, ale sprawiłeś mi kłopot i zapłacisz za to. Bla, bla, bla. I daleko sięgam. Już tylu gości poprzysięgło mnie zabić, że powinni się o mnie pojedynkować. Do wszystkich. Zgłoszono handel narkotykami. Idźmy do tej stacji badawczej. Mam nadzieję, że tu się zostawię. I tyle ich jest nawalonych w całym Nowym Jorku, że to szok. No, Spider-Manie. Dawaj, czadnie. Znowu to. No dobra. Hej, Pete. Ta stacja śledzi lokalizatory, które założyliśmy miejskim ptakom i innej zwierzynie. Zbiera dane na temat środowiska, które interesowały mamę i pomaga ulepszyć technologię GPS, czego chciał tata. Więc w sumie raczej nic jej nie grozi. Wiesz, stary, powinienem był ci powiedzieć, żebyś się nią nie kłopotał. Ej, ten sprzęt może mi pomóc w namierzaniu Spider-Bota. Nie mogę stracić takiego cacka. Okej, wzmocniłem sygnał drugiego Spider-Bota. Teraz niech namierzy braciszka. Sygnał tamtego bota zanikł gdzieś w parku, więc tam wypuszczę jego kolegę. Nic nadzwyczajnego, zabieram Spider-Bota na spacer do parku, jak dobry opiekun. Jak opiekun. Niech ci będzie. Wypuścimy Spider-Bota. Okej, podąża za sygnałem drugiego Spider-Bota. No to idę za nim. No to idźmy. Jednak nie robiłem takiego zadania jeszcze. Wejdę po tym? Wejdę na ludzie. Dzieciak go znalazł i zabrał. W sklepach z zabawkami nie mają takich cacek. A, czyli tu, tak? Idziemy pomału. Cyk, 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 cyk. La, 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 la. Ta, zaprogramowałem SI na wąskie przestrzenie, więc rura ma sens. No nie, chyba nikt go nie rozjechał. Nowojorscy kierowcy nie uznają przejść dla pieszych. Mogę? Mogę. Dotarł całkiem daleko. Dobra, ale, aha, tu. Idziemy dalej. To po czasie zacznie się robić nudne, tak iść, iść i iść. Kopnę piłeczkę, kopnę, dobra.
problem zbliżeniowy? Co to? O nie, to jakiś żart! Jeśli przestraszę ptaka, upuści Spider-Bota i będzie po nim. Ten gołąb ma krzepę. Ktoś nie ominął dnia skrzydeł na siłce. Wziął i ukradł Spider-Bota. W końcu jest gniazdo. Zaraz, to drugi Spider-Bot. Dopadłem ptasiego złodzieja. Teraz, kiedy wiem, gdzie są oba, czas na misję ratunkową. Uratujemy Spider-Bota. Harry naprawdę ułatwił mi życie. Chciałbym mu podziękować. Muszę niby trochę dopracować te Spider-Boty, zanim znowu wyślę je w teren. Niby je zabrałem, ale ten jeden Spider-Bot tu został, nie? No dobra. Coś jeszcze? Ta stacja badawcza i to, ale najpierw zniszczmy ten Silver Sable bazę jak najszybciej. Oni to robią spławać kłopoty, sprawiają same kłopoty w tej grze. Ege nie lubi z nimi walczyć. Walka z nimi to jest szok. Do wszystkich jednostek, mamy zgłoszenie napaści. Potrzebne wsparcie w Carnegie Hall, przyjęto? Yuri, natknąłem się na bazę Sable. Trzymają tam ludzi, ale nie wiem na jakiej podstawie. Nie chcę nieumyślnie wypuścić na wolność bandytów. Prawdziwych przestępców oddają w nasze ręce. Pozostali, których tam przytrzymują, najprawdopodobniej nic nie zrobili. Łamią kilka praw obywatelskich naraz. Chyba zaaranżuję ucieczkę z więzienia. To nie w twoim stylu, Spidey. Pora na drzemkę. Tak. 5 cichych eliminacji, co? Nie, jeśli nam pozwolą. Grzeczny. SM1 jest blisko, przygotujcie się. AS2187, AS2187 nie odpowiada. Niech ktoś pójdzie to zbadać. Dosięgniecie? Ale jedynie tak. Muszę ich po cichu wyeliminować, bo jak zaczynają atakować, to ciężko się jest wybronić, naprawdę. Nie znaleźli. Najlepiej z wami walczyć w waszym domu. Nie ma innej opcji. No wiemy. Może się zaatakował. Dobrze, że się udało. Nie sprawicie mi problemu z tego, co widzę. Przynajmniej jak na razie. Dawaj. Ktoś jeszcze? Dawaj. O, cię panie. Ale cię teraz zmasakruję przez to. Wiecie co? Byłoby zabawniej, gdybyście robili piu, jak na serce. I po walce. Nie dajcie się złapać! Posłuchaj mnie! Dobra, to nie zadanie. Spider-Bot. Wasza broń przeciwko wam. Najlepiej. Nie macie ze mną szans, panowie. Co do pierdolata. To ja nie wiem. Nie radzę ci wstawać. Nie wam płacą. Chcę doradzić znajomemu. Nie dajcie się złapać.
Ja. Spider-Manie, trochę powęszyłam. Sable trzyma tam ludzi, którzy protestowali przeciwko ich bezwzględnym metodom. No tak. A ja tymczasem urządzam własny protest. Niedługo się odezwę. Nie mają szans. Widziały drodzy z nami. Przecież to żałosne. Na koniec walczą. A gram na poziomie niesamowitym. Czyli prawie najwyższym. Jest trudniejszy niż trudny ten poziom. Znaczy te... Ej, poziom robicie to dla trudności kasy, no nie? Za ile dacie mi spokój? Tylko poniżej 20 dolców. Poniżej 20. Oj, spadli. Dobra, nie mam czasu. Zajmę się tym. No, muszę tak. To jeszcze? Kto? Też się chcecie pobawić? Dobra. Porzucam wam. Tak dla zabawy. Fajnie się z wami bawi. Coś jeszcze? Ostatnia fala już? Przez te hełmy walka z wami jest taka bezosobowa. Chociaż przyganiał kocioł garnkowi. Łomot na życzenie. Dobranoc. Może by trafiliście. Czy ja walczę z powietrza? Nie zawsze. A ty na ziemię. Bum. Kogo tam jeszcze? Bum. Bum. Elektrosieć najlepiej. Kogo jeszcze mogę przywiązać? Oj, nie trafiłem. Ciebie mam. Gdzie jest? Gdzie ty? Aha. To było naprawdę żałosne. Taktyka najemnika. No, to było pouczające. Takie osiągnięcie na PS5. Pouczająco. Nie mieli z nami żadnych. Dzięki, Spider-Manie! Proszę. Pani kapitan, melduję, że teren czysty, a cele puste. Oficjalnie powinnam cię ukarać. Nieoficjalnie. Dzięki. Spider-Manie, dobre wieści. Burmistrz w końcu wziął się za Sable International. Nie mogą już zamykać ludzi bez przestrzegania procedur prawnych. Może dotarło do nich, jak im to psuje wizerunek. Czyli tę sprawę mamy już z głowy. No, nie do końca. Agentom Sable nie spodobało się, że niszczysz ich złoty interes. Pewnie będą na ciebie polować z jeszcze większą zaciekłością. I to bezkarnie. Po tym wszystkim czułbym się nieswojo. Nawet gdyby nikt na mnie nie polował. Niech próbują, nie boję się. Nadal będą polować. To naprawdę jest niemądre. A to co to za misja poboczna znowu? Co tym razem? Hej, Spider-Manie! Powinieneś to zobaczyć! No dobra, słucham. Obserwujesz ptaki nocą? Tak, szukałam nocnych ptaków drapieżnych w parku. W zamku Belvedere zauważyłam grupę mężczyzn z karabinami. Dziękuję za ostrzeżenie, pani... Stefani, daj znać, czy mogę pomóc. Będę stąd obserwować, co się dzieje. Super, dzięki, Stefani. Co uzbrojeni goście robią w zamku Belvedere? Coś mi mówi, że nie przyszło się zwiedzać. Już się tym zajmujemy. Jak najszybciej. Ludzie Fiska, nie jest dobrze. A to
tym razem co chcecie? Dopiero co zamkłem wasze wieże. Nie udało się, tak jak to zaplanowałem. A cholera, musiał się zakraść! A, ty to nawet nie zauważyłeś, że coś ci się przyczepiło. O nie, on tu jest! O nie, on tu jest! No i... dziękuję. Ktoś jeszcze? Kto jeszcze? Hej! Tego się nie spodziewałeś. To już wszyscy. Dowiedz mi się, czego tu szukali. Dobra. Już się dowiadujemy. Rachu ciachu, będzie po strachu. Aj, tylko że przywiązałem go do komputera. Czaję, co tu się dzieje. Ale dobrze, że Spider-Man widzi przez sieć. Pendrive. Cudownie. Stefanie, jakiś ptak podprowadził mi pendrive pełen dowodów. Mógł to być gołąb. To normalne? Jest sezon lęgowy, więc się nie dziwię. Wydaje mi się, że w drzewach na południowy wschód od zamku jest gniazdo. Super, sprawdzę to. Ma kumpli, świetnie. Wracajcie z moim pendrive'em, wy latające szczury! Spróbuj wzmocnienia pozytywnego. Gołębie są zaskakująco inteligentne. Zaskakująco inteligentne? Ej, gołąbki, przepraszam, że was tak przezywałem. Może się jakoś dogadamy? Powiedzcie, ile karmy obiecał wam Fisk, to ja to podoję! Mam go! Ale to nie ten z pendrive'em. A, ten Spider-Man to lubi łapać gołębie z tego, co widzę. Na pewno ten ostatni gołąb będzie miał pendrive, jak zawsze w tej grze. No w każdej grze w sumie ostatnie, co musimy zrobić, to jest... Ostatni gołąb albo cokolwiek, misja, którą musimy wykonać, dopiero ostatnia ma to, czego szukamy. Nareszcie! Wykonać. Mam pendrive! O, jednak nie. Włączę go do laptopa i dowiem się, co oni kombinowali. Nic nie mówiłem. Spider-Manie, masz w soczewkach komputer. Serio? A ty chcesz do tego komputera lecieć. To po co ci ten sprzęt cały? Wygląda na to, że wgrywali robaka do sieci Wi-Fi w Central Parku. Mogli dzięki temu uzyskać dostęp do masy prywatnych danych. Cholera, przecież nawet ja korzystam z tej sieci. Zaraz, ktoś nadal wgrywa tego robaka. Muszą mieć kilka punktów dostępu. Stefani, moja obserwatorko. Coś się dzieje na terenie parku? Widzę parę puchaczy i... kolejnych gości przy skrzynce przyłączowej. Dzięki. Obserwuj dalej, jeśli możesz. Muszę się dostać do tej skrzynki, zanim wgrają bez dostępu do laptopa. Nie wgrają robala. Uważajcie! Nikt nie zabiera bezkarnie z Kingpinem! Dobra. Może kiedyś mnie pokonacie. Może dam sobie zabrać HP do jednego. Dzięki za info. Już tam lecę. Jeszcze dwie? Myślałem, że to powiem, ale po co w Central Parku takie mocne Wi-Fi? Podobno ludzie szukają tu wytchnienia. Tam są. Muszę ich odpędzić od tej skrzynki. Żeby u mnie było takie mocne Wi-Fi jak w tym parku. Gdzie ja to strzeliłem? Rzućmy w niego tę szybki. Jesteście niczym w porównaniu ze Sable. Ale fajnie się bawiło. Rachu ciachu, będzie po strachu. Mam cię. Wgrywania w komputer. Kolejny gadżet? Ty też, nie? Zgadzam ci, dziób. Nazad!
O nie, nie, nie. Już? Podali szkicie? Okej. I hasła i filmiki z kotami są bezpieczne. Spidermanie, chyba mnie zobaczyli. O-o. Jesteś pewna? Raczej tak. Pojawili się uzbrojeni ludzie. Zamknij wyjście na dach i trzymaj się. Już lecę. Czyli tu są dwa plecaki. Czy to jest tak, gdzie myślę? Tak, to jest tak, gdzie myślę. Muszę się dostać do Stefanii przed ludźmi Fiska. W końcu to ja ją wciągnąłem w tę sprawę. Plecaków. To przy okazji polecimy sobie na wschód. Próbują wyważyć drzwi! Wiem, że pomagasz Spidermanowi! Otwieram! Rozdzielić się i znaleźć dziewczynę z lordetką! Nikt nie jest tak głupi, że... Spiderman! Załatwić go, a potem zrzucić dziewczynę! Po co szedłem na studia? Poddaj się, to cię odpuszczę! Wpadnij! Serio? Ale nas zezał Spider-Man. Nie komentuj. No jesteście słabi. Co dla ciebie już? Co za szepa? Już wszyscy. Sprawdzę, jak nam Stefanie. Dobra, leżycie. A ja idę do Stefanie. Hej, Stefanie. Dziękuję, Spider-Manie. Zwykle, gdy oglądam ptaki, dzieje się trochę mniej. To ja ci dziękuję. Gdyby nie twój sokoli wzrok, zapuszkowany mafiozo wykradłby prywatne dane połowy mieszkańców. Całkiem nieźle, co? A do tego, kiedy traktowałeś tego gościa potrójnym kopniakiem, znalazłam gniazdo kowalików czarnogłowych. Piękne ptaki. Chcesz obejrzeć? Dzięki za zaproszenie, ale muszę wsadzić do klatek kilka innych ptaszków. Miły Spider-Man z sąsiedztwa. Ukończ wszystkie misje poboczne z takiego osiągnięcia. No, czyli misje poboczne mamy z głowy. Lećmy po plecaki. O panie, na wieży Avengersów. Bo mi się chce tak wysoko wchodzić. Uwaga, wszyscy! Mamy 10:30 na wóz opancerzony. No dobra, Spidek. Miejsce zdarzenia to Muzeum Mile. Gotowy? Lecimy. Oddziały Table to centrala. Proszę o meldunek z Gracie Mansion. Centrala, zlokalizowaliśmy zbiegów. Ścigamy ich. Gdzieś tu... Tutaj. Nadal nie mam pewności, czy otwierając to uwolniłbym Sandmana. Wolę się nie przekonywać. Czyli w tym czymś jest Sandman. Dobry pomysł na fabułę Marvel Spider-Man 3. Zamiast jak... Bo Marvel Spider-Man ma być... Marvel Spider-Man 2 ma być Venom. To w takim razie... Sandman mógłby być wrogiem w trzeciej części. Usiłował mnie dziś strollować. Twierdził, że Spider-Man pomaga życie to troll. Łatając dziury w zbiornikach na wodę i tamując wycieki. Wytłumaczę wam, dlaczego ten nasz... Nie wiem, czemu się wyłączyło. Nie, o kuźwa. Już się wam zajmuje. Ale co? A, to wy na mnie panujecie. Zwiajmy! Mam nadzieję, że nie wjadą w żaden targ albo ludzi ćwicząc w jogę. Jaka sytuacja w Vanderbilt? Centrala. Mamy tu pokolenie ustawy. Wy pokonaliście mnie całą grupą, a przepłyniecie, tak? Co mamy robić? Silver Sable przyszli do naszego miasta? A teraz próbują nas z niego wygonić? Jakby byli u siebie? Naprawdę nie rozumiem tej logiki. Jameson dał mi to, gdy odchodził z Bugla. Myślałem, że nikt nie będzie słuchał jego audycji. Widać, jak się przeliczyłem. Lećmy po tym plecie. Ostatni już. Thank you.
potrzebny meldunek na temat sytuacji w Yorkville. Posterunek jest bezpieczny. Uwaga, dużo się tu dzieje. Już będę ignorował tych agentów Sable, bo naprawdę. Dobra, to jest ostatniego. Spider sygnał! Włóczyki. Super pomysł, ale takie mocne wiecie. Źródła światła wydzielały za dużo ciepła. Może kiedyś. Kostiumy. Dostaliśmy nowy kostium za zebranie wszystkich plecaków, tak? I to wygląda tak. Kostium domowej roboty. A jak się prezentuje? O tak. Tak się prezentuje. To jest prosto ze Spidermana Homecoming. Strój. No dobra, ale my nie gramy tym strojem. Co tu jeszcze jest? Vintage. Druga szansa. O czymś zapomnieliśmy. Aha, właśnie. Teraz już pamiętam. Gdzieś tu jest kryjówka. Tego kota, tej Felicji całej. Ogarniemy to. Zaraz po tej... Jak to tam się nazywało? Po czym? Obozie więźniów. Do wszystkich. Mamy zgłoszenie, że zbiegowie okradają centrum z żywnością. Wolni funkcjonariusze do Garvey Park. Yuri! Więźniowie z Rikers zajęli tu całą ulicę. Dostajemy zgłoszenia od mieszkańców, którzy boją się wyjść z domu. Przekaż im, żeby na razie nie wychodzili. Muszę tu trochę posprzątać. A ty mi przeszkadzasz, panie. Prawie mnie zauważyłeś. Ktoś jeszcze? Tylko nie chrap. To jeszcze ty. Rick, zgłoś się! Niech ktoś sprawdzi, co jest. Spider-Man! Miejcie się na wolności! Uważajcie! Ciebie dopadnie moja sieć. No weź, wejdź w ten promień. No chodź. No, i gitarka. Zabijecie! Sprowadźcie go na ziemię! No to fajnie. Nie dajcie się okrążyć! Pokonamy was w tempie światła. Jeszcze wstanie, nie? Co jeszcze? Cholera, jakie to mocne! Jak to w Nowym Jorku? Zwalnia się jedna posada i natychmiast zbiega się tłum chętnych. Na wolny jest mój cierp! Dobra. Zestrzelij go! Udam, że tego nie widziałem. Na raz. Trzymaj go do ziemi! Spalę go! Rzucam granat! Zobaczcie go na ziemię! A idźcie mi z tymi. Kolejni? Panowie!
stanu, czy ja te telefon nie używam. I tak już jestem przerażony. RPG-mi, co ja gadam? Spidermanie, rozmawiałam z miejscowymi. Zbiegowie próbują się włamać do ich budynków. Też tak słyszałem. Chcą przejąć cały budynek. Znacznie łatwiej będzie się z nimi rozprawić na ulicy, bez zakładników. Robię co mogę, odezwę się później. Skoczyły mi się pomysły, jak was atakować. A to ciebie. O ziemię. O, jeszcze tak mogę was atakować. O, nareszcie przybyło wsparcie! Dobra, ja będę głównym solistą, a wy róbcie chórki! Porzucam wami. Gdzie jest tym granatem? Sam weź go se. Ja go nie chcę. Urzucę tobą, dobra? Leci. Znowu tym granatem. Leć. Albo nie, chodź tu. I leć tam. Zaraz sam zdechniesz pewnie. Znaczy Spider-Man nie zabija, ale tak czy siak chodzi mi o to, że zaraz sam sobie umrzesz. Hej, miło was widzieć! Zastanawialiście się, jak dziwne jest słowo posiłki? Ludzie to nie jedzenie! Kto jeszcze? Ty. Ale to odpuściłeś. Aj, ten arkadiel. To dużego zaatakuje na RPG-em. I wrzucimy go w siłę dalej. Ściągnijcie go na ciebie! Gdzie jesteś? Gdzie? 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 Nie dajcie się okrążyć! Opa! Powrót do paki. Takie osiągnięcie. Zlikwiduj wszystkie obozy więźniów. Yuri, sytuacja opanowana. Panowie w pomarańczowych wdziankach gotowi do odbioru. Spisałeś się. Gdyby dostali się do któregoś z budynków, wyrządziliby mnóstwo złego. Dobre wieści. Jeden z pojmanych zbiegów wyjawił, że przestali zakładać bazy. A co to spowodowało? Ty! Stwierdzili, że przez te bazy zbyt łatwo ich namierzyć. Wrócili do błądzenia po mieście w małych grupach. Polowanie na mniejsze statka jest czasochłonne, ale bezpieczniejsze. Zwłaszcza dla miasta. Dokładnie. Dobra robota. Zajmiemy się tą stacją badawczą. Co u was? Zamknęliśmy nielegalne zgromadzenie obywateli. Zaczynamy przesłuchania i aresztowania. Jeszcze ty, agent Sable, dopiero co was zamkliśmy. Jedziemy z tą stacją. Tej stacji raczej nic nie grozi, bo pozwala badać działanie aparatury kamuflującej Oscorp. Niepokoi mnie, że sprzęt testują uzbrojone drony. Ktoś może zostać ranny. Chyba, że ja go będę testował. Spróbuję podłączyć aparaturę kamuflującą z moim kostiumem. Sukces! Pole energetyczne sprzęga się z moimi gadżetami. Nic z tego nie będzie. Ja. O, te uzbrojone drony szwankują. Są niebezpieczne, a polecenie samozniszczenia stąd nie działa. Ale z maskowaniem mogę się zbliżyć na tyle, by uruchomić mechanizm. Ten dron daleko nie zaleciał. Ściągnę dane, zanim go rozwalę, żeby mogli sprawdzić, co się stało. Dobra, muszę zbliżyć się do drona na 10 metrów i pozostać niewidoczny. Idealnie. Teraz muszę stać się widoczny, żeby dotrzeć do innych. Mam cię.
No dobra, tego jeszcze nie grali. Oj. Kaboom! Wow, nie sprawdzałam, nie zwróciłem uwagi na zdrowie. O pani. Idealnie. Teraz muszę stać się widoczny, żeby dotrzeć do innych. 12 dronów. Dolecę? Nie dolecę. Mam cię! To będzie małe, malutkie wyzwanie. Ale będzie. Niewidzialny. Wszystko. Kaboom! Dokładnie z tego dronie. Kaboom. Wybacz, dronie, ale twoje dane przeżyją. To najważniejsze, Spider-Man. To najważniejsze. Lepiej ty niż ja. To było samolubne. Nie spodziewałeś się, co? A nie ja. Jeśli mi się uda to zrobić. No, tak jak teraz. O, będzie ciężko. Zawsze muszę coś rozwalić. Dobrze. Ej, tam. Kolejny gryzie piach. O, nie mogę tak. Spróbujmy jeszcze raz. Dron skasowany. I to, żeś stację badawczą dowalił. Dolecia? Nie doleciałem. Drony są w ogóle legalne? A czy cokolwiek jest legalne? O nie, 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 nie. To jest właśnie to. Nie uwaga. Idealnie. Teraz muszę stać się widoczny, żeby dotrzeć do innych. Mam cię. Dobra, już czaję, o co chodzi. Kaboom! Ej, no byłem. Wybacz, dronie, ale twoje dane przeżyją. Tak, to naprawdę ja. Oj. Najgorsze jest to, że nie mogę się tu zregenerować. Lepiej nie ryzykować. Kliknął niewidzialność, a i tak zginąłem. O panie. Wyznowię od punktu kontrolnego. W ogóle zrobię cięcie. Cały czas mylę guzik. Idealnie. Teraz muszę stać się widoczny, żeby dotrzeć do innych. Mam cię!
Kabum! Dokładnie. Kabum. Wybacz, dronie, ale twoje dane przeżyją. Lepiej ty niż ja. Nie spodziewałeś się, co? Zawsze muszę coś rozwalić. Kolejny gryzie piach. Już cię gonię, już. Ale coś cię dogonić nie mogę. Dron skasowany. Czy te drony są w ogóle legalne? Oj, Spidey. W tej grze to nic ukryty nie jest Spidey legalne. Atakuje! I ostatni dron dostał. Dobra, poprzestam na górze po prostu. Tryb ukryty był fajny, ale nie na tyle, żeby rezygnować z sieci. Może Oscorp zrozumie, że uzbrojone drony na Manhattanie to kiepski pomysł. Ale nie robię sobie nadziei. Mają już potrzebne dane, a technologia maskująca dobrze rokuje, chociaż wymaga pracy. Stacja Harego jest chyba bezpieczna, a jak wyeliminują błędy, to może sobie sprawię niewykrywalny kostium. Uwaga! Atakowany pojazd policyjny. Funkcjonariusze potrzebni w Spanish Harlem. No dobra, jeszcze jakaś stacja badawcza została, której nie widzę. Bo nie dostałem żadnego osiągnięcia. Chyba, że za to zwyczajnie nie ma osiągnięcia. Oczywiście, że tu została stacja badawcza. To my widzimy się. No dobra, jesteśmy po cięciu. Dotarliśmy do stacji. Zajmiemy się nią. Co tu jest? Ta stacja bada burzę i stanowi zabezpieczenie dla reszty. Stacje są wrażliwe na pioruny. Uderzenie skasowałoby wszystkie zgromadzone przez nie dane. Dlatego w razie niebezpieczeństwa automatycznie wysyłają je na serwery Oscorp. Upewnij się, że działa, dobra? Zbiera się na burzę, a automatyczne przesyłanie nie działa. Nie mam czasu na pisanie kodu. Będę musiał ręcznie połączyć koncentratory danych. Potem wdrapię się na szczyt budynku Oscorp i dostroję odbiorniki. Pierwszy koncentrator mam na głowie. Okej, moje soczewki powinny podświetlić koncentratory na czerwono. Dobra, ale nie widzę, gdzie mam przekazać sygnał. Mam. A, tam. Teraz muszę je wszystkie połączyć. A to rany, robi się tu nieciekawie. Bez przesady, takiej burzy to raczej nie ma na Manhattanie. Dobra, gdzie teraz to? Dobra. Spidey, serio? Mam! O, energia z odbiorników naładowała mnie dodatnio. W każdej chwili może mnie trafić piorun. Mój ładunek rośnie. Jak się nie sprężę, to będzie po mnie. W ogóle skąd wiesz, że cię dodatnio naładowało? Kostium ci pokazuje? Tak szczerze? Nie do końca czaję. Aha, pan Spider-Man stał się przekaźnikiem, że tak powiem.
Dobra, Spidek, lecimy. Teraz. Kolejny z głowy. Nie mam czasu świętować. Niby chroni mnie warstwa izolacyjna w kostiumie, ale nie na dłuższą metę. Masz warstwę izolacyjną, tak? O, nie rozumiem. Nie na dłuższą metę. Chyba, że za dużo kilojuli jest, a wtedy co innego. Uwielbiam majestat natury, kiedy nie próbuje mnie zabić. Ostatnio to wszystko próbuje cię zabić. Spider-Manie. O-o. Wszystkie? Ustawiony. Nie, jeszcze ktoś. Ile jest tych punktów? Dobra, najlepiej to całą mapę przelećmy. Umiem sobie to wszystko naukowo wytłumaczyć, ale i tak czuję, że cały wszechświat się na mnie uwziął. No, chyba ta... Bo te odbiorniki są coraz dalej i coraz więcej ich jest. Naprawdę się nie kończy. Ała. Miasto jest jak jedna wielka lampa owadobójcza. Ile jest jeszcze tych odbiorników, bo nie rozumiem. Ty sobie jaja robisz? Aż dostałem piorunek. Bo mnie piorun zaraz szczeli. Jak mówi się szlak trafi, to teraz mnie piorun szczeli, to dosłownie. Tych odbiorników jest masa. Nie czas podziwiać widoki. O Jezus. No dobra. Coraz dalej, ale się nie kończą te odbiorniki. W ogóle. Jeszcze coś zostało? Czy to już wszystko będzie? Jeśli zwolnię, usmażę się jak frytka. Nie podoba mi się to latanie w tej wewte już. Mimo, że twórcy pewnie chcieli oczywiście sprawić, żeby gracz jak najdłużej spędził w grze, ale takie latanie i latanie i latanie. Ustawianie anteny robi się monotonne. Czas skoczyć do Oscorp Tower. Już lecę, już. W końcu się skończyły te anteny. Otoczyliśmy je dookoła, a teraz musimy udać się na sam szczyt. Nie, wierzę w to. Muszę je odwrócić od satelitów i skierować na siebie nawzajem. No już, już, już.
Ała. Muszę zrobić to szybko. Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę, jakie to jest debilne. Może nam się uda wszystko udało teraz? Się. Udało się. Pająk utkał sieć danych. Wszystkie dane trafiają na serwery Oscorp. Ocaliłem pracę Harego. Badania i raz w końcu mogę się osiągnięcie. Okej. I takim cudem zakończyliśmy właśnie i z takim widokiem wszystkie bazy danych. Pewnie. Zwykle dostaję raczej niedobre. Właśnie opublikowałam artykuł. Oscorp ogłosił, że stacje Harego dostarczają cennych danych i zostaną w pełni dofinansowane. Żartujesz? To świetnie. Tylko jak to przekazać Haremu? Wiem. Nie udało mi się ustalić, gdzie go leczą, a nie mogę o to spytać Normana, nie przyznając się jednocześnie, że się do niego włamałam. Wiesz, Harry na pewno jest pod doskonałą opieką. Jego ojciec ma wiele na sumieniu, ale kocha syna. A jego mama byłaby dumna. Naprawdę się dla niej postarał. Ty też trochę pomogłeś, Tygrysie. Dobry z ciebie przyjaciel. A z ciebie przyjaciółka. Harry o tym wie, gdziekolwiek jest. Jak najszybciej to przeczytam. No dobra. W następnym odcinku skończymy wątek kobiety kot. Znaczy, no nie mogę się przestawić tej Felicji. No i pójdziemy do misji już zakończeniowej. Czyli walki Spidermana z Otto. Do usłyszenia.